Karnowski, to jest program Co w Polsce. Witam i zapraszam do przeglądu, do spojrzenia na łamy Tygodnika Sieci. Ten numer poświęcony w dużej, ogromnej części sprawie koronawirusa, konsekwencjom, przyczynom, wydarzeniom towarzyszącym. No ale trudno się dziwić, czas wyjątkowy dla wszystkich Polaków, dla całej Europy i całego świata, można powiedzieć. Na okładce marszałek Stanisław Karczewski. Jako lekarz tym razem, e, marszałek Karczewski nie wahał się ani chwili, gdy w szpitalu zabrakło lekarzy. Ruszył na pomoc i tylko w Tygodniku Sieci, jak czytamy, jego taka osobista z pierwszej ręki relacja, jak wygląda ten pierwszy bezpośredni lekarsko-medyczny front walki z tą epidemią. O tym Dorota Łosiewicz. W weekend 21-22 marca doszło do ewakuacji chorych ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. U personelu i kolejnych pacjentów placówki potwierdzano zakażenie koronawirusem. Już w piątek wieczorem służby epidemiologiczne otrzymały potwierdzenie o siedmiu zarażonych pacjentach. Wcześniej potwierdzono zarażenie kilkunastu osób z personelu. Sytuacja, jak czytamy, była naprawdę dramatyczna. Wtedy sięgnięto po pomoc. Poproszono lekarzy, którzy na co dzień w tym szpitalu nie pracują, żeby do niego wrócili, żeby pojawili się, żeby pomogli. Jedną z tych osób był Właśnie marszałek Stanisław Karczewski. Wojewoda go tam skierował. Oczywiście nie było tutaj dyskusji. Marszałek ruszył na pomoc. Co zastał na miejscu? Co pan zastał na miejscu? pyta Dorota Łosiewicz. Odpowiedź: Jednego lekarza, jedną lekarkę, kilka pielęgniarek. Wszyscy byli skrajnie wyczerpani na dyżurze od kilku dób. Ledwo trzymali się na nogach. Wysłałem kolegów do domu, a sam zająłem się pacjentami. Długa, personalna, osobista, szczera. Wypowiedź, relacja marszałka Karczewskiego, doktora Stanisława Karczewskiego. Bardzo ciekawy materiał, bardzo też poruszający. Przeczytałem go z przyjemnością Państwa też do tego zachęcam, zapraszam. Niestety, gdy spojrzymy już na naszą scenę polityczną, to, to poczucie jedności, o którym marszałek Karczewski też mówi w wywiadzie, jakby niknie. Tutaj Marek Pyza zabiera głos. Nie istnieją dla nich granice politycznej żenady. Nie ma takiego kłamstwa, przed którego wykorzystaniem by się wzdrygnęli. Nie mają żadnych hamulców. Na szczęście nie mają nawet instynktu samozachowawczego, dlatego poznajemy właśnie najgorszą twarz najbardziej totalnych. A może dopiero tą najgorszą twarz pokażą, no w każdym razie nie idzie to z tego punktu widzenia dobrze dla opozycji, ale i dla Polaków, pisze Marek Pyzamark. Maski włóż, zakrzyknęli sejmowi opozycjoniści, a wraz z ich założeniem maski im opadły. Te, w które stroili się przez cały dotychczasowy etap epidemii. Maski empatii, chęci, nie, chęci niesienia pomocy Polakom, gotowości do współpracy z rządem, odżegnywania się odrobienia kampanii na kryzysie wirusowym. Trudno dobrać, stwierdza Marek Pyza, adekwatne słowa, by to wszystko opisać, no ale trzeba to relacjonować, trzeba nazywać także z obowiązku, bo to opozycja też dzisiaj zdaje pewien egzamin, a właściwie go oblewa. Wybory prezydenckie, czy one się tutaj w ogóle mogą jeszcze odbyć w maju? Czy to jest realne? Ciekawy dwugłos na łamach tygodnika sieci. Nie jest to dwugłos zdecydowany, jednoznaczny, bo obaj autorzy, a są nimi Stanisław Janecki i Marcin Fiołek, pokazują liczne wątpliwości związane z jednym czy drugim scenariuszem, ale jeden przychyla się chyba bardziej, to tu myślę o Stanisławie Janeckim, do opcji, żeby spróbować przynajmniej te wybory przeprowadzić, a Marcin Fiołek twierdzi, że jest to w tych warunkach, bardzo trudne do wyobrażenia. No właśnie, czy będziemy głosowali 10 maja? W tych tekstach, proszę państwa, odnalazłem bardzo wiele zaskakujących, takich nieprzewidywalnych, powiedziałbym, argumentów, bo to naprawdę ma wiele płaszczyzn. Na przykład, dobrze, jeśli przełożymy te wybory, no to czy prezydent Andrzej Duda ma mocny mandat, prawny mandat, żeby dalej ten urząd sprawować? Jak długo je się jak długo te wybory można przekładać? Tutaj bardzo wiele ciekawych pytań, także takich technicznych, także prawnych, polecam Państwu te dwa teksty. A Konrad Kołodziejski mierzy się z pytaniem, które dla wielu Polaków jest dzisiaj najważniejsze, oprócz oczywiście tych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem. Jak długo to wszystko jeszcze może potrwać? Od odpowiedzi zależy bowiem niemal wszystko, stwierdza, Konrad Kołodziejski, zarówno codzienne sprawy życiowe, takie jak praca, zarobki czy powrót do szkoły, jak bardziej fundamentalne, czy nasze życie i zdrowie znajdują się w niebezpieczeństwie, jak długo będziemy znosić przymusową izolację, co się wydarzy potem, czy nasze firmy przetrwają, czy zachowamy miejsca pracy. Wariantów dalszego rozwoju sytuacji jest kilka, podpowiadają je renomowane zespoły naukowców, zastrzegając jednak, czytam, że ich wiedza wyjściowa jest ciągle szczątkowa. Mamy bowiem do czynienia z zupełnie nowym rodzajem koronawirusa, o którym wiemy głównie to, że może powodować ciężkie zapalenie płuc i jest wyjątkowo zakaźny. Konrad Kołodziejski przedstawia jednak z wszystkimi tymi zastrzeżeniami trzy możliwe scenariusze. Pierwszy, najbardziej optymistyczny, mówi, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni, kilku miesięcy, najgorsze będzie za nami i będziemy mogli, może nie od razu, wrócić do normalnego życia, ale rozpocząć proces wychodzenia z tego zamrożenia społecznego, zostawiając te grupy najbardziej narażone wciąż być może w izolacji. A najgorszy pesymistyczny scenariusz mówi, że to może potrwać aż do końca 2021 roku. Warto się z nimi zapoznać. Grzegorz Górny o duchowym wymiarze tego, co dzisiaj się dzieje. Wirus, czytam, ujawnił kruchość i nietrwałość zarówno ludzkiej egzystencji, jak i struktur społecznych. Pokazał, jak wieloma niepotrzebnymi przedmiotami jesteśmy otoczeni, jak wiele istnieje zbędnych usług, profesji, a nawet branż biznesowych, bez których jesteśmy w stanie się obejść. Czas epidemii, czas próby. Obecna zaraza jest sprawdzianym zarówno dla całej ludzkości, jak i dla każdego z nas, i to na wielu poziomach. Ciekawy, pogłębiony, Dotykający tych wymiarów duchowych tego, y, tej pandemii światowej, artykuł Grzegorza Górnego. A na koniec Hanna Karp. I takie pytanie: Załóżmy, że to się nie zdarzyło, tylko nagle zrozumieliśmy, jak wielkim niebezpieczeństwem jest życie w atmosferze nieustannych swarów, kłótni i jałowych sporów. Pojęliśmy, że więcej zrobimy, dokonamy, odkryjemy, kiedy będziemy działać wspólnie, kiedy będziemy się wspierać i kooperować, myśląc jeden o drugim, i to zarówno w domu, jak i w pracy. Na ulicy, w mieście czy na wsi. Ciekawe spojrzenie, taka trochę hipoteza, ale faktycznie im dłużej to wszystko trwa, tym więcej też fundamentalnych pytań sobie musimy, proszę Państwa, zadać. Jeśli chodzi o tę życzliwość, to redakcja Tygodnika Sieci apeluje, żeby w sytuacji, gdy tyle punktów sprzedaży, kiosków jest zamkniętych, gdy tylu ludzi siedzi w domach, pomóc pismu i skorzystać ze specjalnej prenumeraty elektronicznej w bardzo atrakcyjnej ofercie. Szczegóły na stronie m.in. portalu w polityce.pl. No, może taki drobny gest z mojej strony też oczywiście zachęta. Dziękuję za to spotkanie. To był program Co w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia.